Na niebie jest wiele zjawisk widocznych doskonale gołym okiem, które radują swoim widokiem miłośników astronomii. Są to zaćmienia Słońca, zaćmienia Księżyca, koniunkcje jasnych planet ze sobą i z Księżycem, przelot bardzo jasnego meteoru zwanego bolidem, zorze polarne czy obłoki srebrzyste. Te wszystkie zjawiska są pochodzenia naturalnego. Oprócz tych zjawisk bardzo atrakcyjne do obserwacji na niebie są tak zwane flary Iridium. To jest zjawisko wywołane już przez człowieka. Sieć ponad 70 satelitów okrążających Ziemię tworzą system globalnej na całą kulę ziemską telefonii komórkowej. Orbity tych satelitów Iridium są bardzo dokładnie wyznaczone, a ich położenie jest bardzo ustabilizowane, aby baterie słoneczne były zawsze precyzyjnie skierowane w kierunku Słońca. Te baterie słoneczne o dużej powierzchni i o prawie idealnej lustrzanej płaskiej powierzchni odbijają promienie słoneczne z dość dużą sprawnością, także na Ziemię rzucają one tak zwane zajączki. Na powierzchni Ziemi ten zajączek ma średnicę około 40 km i ci, którzy znajdują się w samym środku tego zajączka, widzą najlepiej. Odbłysk Słońca od baterii jest tam najjaśniejszy. Kto tego nie widział, nie zdaje sobie sprawy, że jasność maksymalna widocznego zajączka z Ziemi osiąga jasność gwiazdową minus 8 magnitudo, a więc jest o wiele jaśniejsza niż najjaśniejsza planeta widoczna z Ziemi, czyli Wenus. Od takiej najjaśniejszej flary Iridium jaśniejszy jest tylko Księżyc w pełni i Słońce. Traf chciał, że znając dokładne elementy orbit wszystkich tych satelitów, komuś chciało się policzyć, gdzie na Ziemię pada zajączek od każdego z tych satelitów. Napisany został program, który wykorzystywany jest na stronie www.heavens-above.com. Na stronie tej, po podaniu swoich współrzędnych, program wylicza na następne 7 dni wszystkie możliwe zajączki widoczne z danego miejsca na kuli ziemskiej. I te wyniki obliczeń wykorzystuje w programie Astrojawił do zobrazowania, gdzie na niebie szukać tego zajączka. Po uruchomieniu programu Astrojawił wchodzimy w funkcję Horyzont. Tam odszukujemy w prawym dolnym rogu panela zatytułowanego Mgławice satelity. Jeśli go nie ma, to klikamy w opcję MS i wtedy na tym panelu Mgławice i satelity widzimy napis Iridium wyświetlony białymi literami, co oznacza, że program jeszcze nie ma wczytanego zjawiska flary Iridium. Klikając w większy przycisk z prawej strony napisu Iridium, wchodzimy w stronę flar Iridium w Astrojawilu. Na początku sprawdzamy, czy parametry na tej stronie są właściwie ustawione. Miejsca obserwacji zaznaczone w żółtych obwódkach powinny być te same. Jeśli tak nie jest, to klikamy w przycisk Ustaw link do wybranego miejsca. Czas urzędowy powinien być także ustawiony na właściwy. Jeżeli to wszystko już ustawiliśmy, możemy przejść do strony heavens-above.com, klikając w duży przycisk z prawej strony. Wówczas widzimy ustawione tutaj już nasze miejsce obserwacji i gotową tabelkę z policzonymi efemerydami flar Iridium na następne 7 dni. Dokładnie zaznaczamy myszą wszystkie elementy tej tabeli, ale tylko elementy tej tabeli, nic więcej. Tak jak to widać na tej ilustracji. Kopiujemy do schowka to, co zaznaczyliśmy, Ctrl-C i przechodzimy z powrotem do strony flar Iridium w Astrojawilu. Tutaj usuwamy do czysta całe okienko ze starymi efemeridami. Jak to okienko będzie czyste, wklejamy ze schowka dane ze strony heavens-above.com, na przykład Ctrl-V. Jeśli dwuklikniemy w tę tabelkę, wtedy program wyrówna kolumny tej wczytanej tabeli do Astrojawila. Jak wtedy klikniemy w któryś element tej tabeli, to właśnie to wybrane zjawisko wyświetli się nam na dole ekranu i wówczas możemy wyjść przyciskiem Z i W z powrotem do horyzontu. Tu w horyzoncie widzimy, że napis Iridium stał się ciemno-niebieski. To znak, że mamy wybrane zjawisko flary Iridium. Wybieramy element krajobrazu taki, jaki mamy widoczny z domu. Tutaj Piotrków balkon. Aby to zrobić, należy kliknąć w przycisk literką B, aby odblokować wybór krajobrazu i spośród tam
20 możliwych do wyboru krajobrazów wybieramy ten dla nas właściwy. Mamy już ustawiony własny horyzont, aby zobaczyć, gdzie pojawi się flara Iridium. W tym celu należy kliknąć w mały kwadracik z lewej strony granatowego napisu Iridium. Program automatycznie ustawi nasz widoczny krajobraz tak, aby flara pojawiła się w środkowej części ekranu. Od razu widzimy, czy jakiś dom czy drzewo nie zasłania nam zjawiska, a także widzimy, gdzie na niebie, przy których gwiazdach będzie to widoczne. Bardzo ułatwia nam to przewidywanie miejsca do sfotografowania przebiegu zjawiska przez teleobiektyw aparatu fotograficznego. Jeśli klikniemy w przycisk Pomoc, to tam możecie także przeczytać, jak należy postąpić, aby uzyskać położenie zajączka na niebie. Aby zainstalować sobie darmowy program AstroJawil, znajdź na YouTubie film, który pod tytułem AstroJawil – Instalacja programu. Dziękuję za uwagę i życzę pogodnego nieba.